Dzień dobry. W naszym miasteczku projektu Plaża w Dziwnowie stałym elementem jest zumba. I jeżeli naprawdę zaangażujemy się w ten trening, to przez godzinę jesteśmy w stanie spalić nawet około 800 kalorii. No i wiadomo, po tak intensywnym treningu trzeba się odpowiednio nawodnić. A jak to zrobić, powie moja rozmówczyni Justyna Marszałkowska-Jakubik. Justyna, dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest z tą wodą? Ile litrów dziennie powinniśmy wypijać? Czy można to jakoś łatwo obliczyć? Można jak najbardziej. Myślę, że te 8 szklanek, o których często się słyszę w zaleceniach, powinniśmy traktować jako taki pewien punkt wyjścia. Tak naprawdę jest bardzo prosty wzór, żeby to obliczyć. Swoje własne zapotrzebowanie trzeba pomnożyć swoją masę ciała w kilogramach przez 30-35 ml wody. Więc jest to naprawdę prosty wzór. A dlaczego punkt wyjścia, te 8 szklanek, o których wspomniałam? Dlatego, że nasze zapotrzebowanie zmienia się w zależności od pogody. Jak mamy upał, no to oczywiście powinniśmy pić więcej wody. Jak ćwiczymy zumbę, czy jesteśmy gdzieś na wycieczce rowerowej, mamy dosyć dużą aktywność fizyczną, również potrzebujemy więcej wody. No właśnie, a czy jak uprawiamy jakieś sporty i sięgamy po wodę, czy powinniśmy również zwracać uwagę na jej skład? Zdecydowanie. Szczególnie właśnie w czasie upałów, szczególnie w czasie aktywności fizycznej, czy w trakcie na przykład pracy fizycznej też, czy jakiejś pracy w ogródku, powinniśmy zwracać uwagę, dlatego że składniki mineralne zawarte w wodzie mogą wspomóc pracę naszego organizmu. I tak jest na przykład z magnezem. Magnez, który jest bardzo często dodawany do wody, czy też występuje tam w sposób naturalny, czy często jest też woda wzbogacana w ten składnik, wspomaga pracę mięśni, ale też wspomaga regenerację mięśni. Także jest to naprawdę szalenie ważny składnik mineralny. On w ogóle bierze udział w ponad 300 reakcjach naszego organizmu, więc śmiało można powiedzieć, że magnez tak naprawdę wpływa na pracę niemalże każdej naszej komórki. No właśnie, szalenie ważny składnik. Jeżeli nam go brakuje, to potrafią nas łapać skurcze, zgadza się? Tak, mogą być to skurcze mięśni, niedobór magnezu to też jest na przykład drganie powieki, ale też na przykład rozdrażnienie, brak koncentracji, zmęczenie, bóle głowy. No, z objawów ubocznych niedoboru magnezu może być naprawdę bardzo, bardzo wiele. O magnezie krąży też bardzo dużo mitów. Między innymi krąży mit o magnezie i o kawie, że jeżeli spożywamy zbyt dużo kofeiny, to wypłukujemy ten magnez. To mit czy prawda? To jest mit, aczkolwiek jest w tym ziarenko prawdy, dlatego że w momencie, kiedy wypijemy kawę, to faktycznie no, biegniemy do łazienki i możemy zaobserwować, że troszkę tego magnezu nam wydalamy. Natomiast to jest naprawdę mikroskopijna ilość, ponieważ mówi się o tym, że to jest około 4 mg. Dla porównania powiem, że nasze zapotrzebowanie na magnez wynosi około 400 mg, więc to jest naprawdę mikroskopijna ilość. A jak dodam do tego jeszcze to, że jedno espresso zawiera około 7 mg magnezu, no to myślę, że i tak jesteśmy na plus. Także to jest zdecydowanie mit, dementuję. Bardzo często, kiedy brakuje nam magnezu, to pierwsze co sięgamy po tabliczkę czekolady. Jakich jeszcze składników, jakie jeszcze składniki powinniśmy jeść, żeby ten magnez uzupełniać? Jeśli chodzi o czekoladę, to tylko dodam, że musi to być czekolada gorzka. Tylko i wyłącznie gorzka. Myślę, że tak od 70% zawartości kakao się zaczyna. Ale też pestki dyni są świetnym źródłem magnezu, kasza gryczana. No i oczywiście wody. Pamiętajmy o tej wodzie. Wodę i tak powinniśmy pić, więc jest to takie dwa w jednym. Uzupełniamy płyny i dodatkowo też dostarczamy składników mineralnych. Także zawsze zerknijmy na etykietę i zobaczmy, czy ten magnez jest w tej naszej butelce, którą kupujemy. Justyna, to na zakończenie powiedz mi, czy to tylko woda, czy inne napoje również zaliczają się do tych 8 szklanek? Inne napoje jak najbardziej, natomiast pamiętajmy o tym, żeby to były napoje bez kalorii, bez konserwantów, bez jakichś tam zbędnych barwników i tak dalej. Także żeby to mogą być zioła, to mogą być jakieś napoje bez cukru, to mogą być też herbaty, kawa właśnie. Także tak, nie tylko woda, możemy też pić inne napoje. Ale woda jest najzdrowsza, wiadomo. Justyna, bardzo Ci dziękuję.